Stolica Apostolska otworzyła proces beatyfikacyjny niejakiej Carmen Hernandez, która jest współzałożycielką drogi neokatechumenalnej, czyli ruchu wewnątrzkościelnego o charakterze tak naprawdę sekciarskim. Kiedy wcześniej istniały sekty, to były natychmiast zwalczane przez autorytety kościelne. Niektóre sekty powstały wewnątrz kościoła i nie doczekały się żadnego zwalczenia. Nawet Jan Paweł II nie wiedział na temat tej katechezy. To jest doktryna stworzona na podstawie problemów wewnętrznych Lutra. Cześć, jestem Natalia i witam Cię na kanale Okiem Tradycjonalisty. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to zachęcam Cię do kliknięcia przycisku subskrybuj. Jeśli interesujesz się tematami związanymi z Kościołem, tym co się dzieje w Kościele, tradycji katolickiej, wiary, a także spraw społecznych i polityki z perspektywy katolickiej, to zachęcam, żeby z nami zostać. Przy kliknięciu subskrybuj pamiętaj, żeby kliknąć od razu przycisk z dzwoneczkiem, bo tylko wtedy będziesz dostawał powiadomienia o wszystkich filmikach, jakie tutaj zamieszczamy, dzięki czemu będziesz mógł wybierać te tematy, które Cię interesują i będziesz po prostu z nimi na bieżąco. Nade mną wyświetlam nazwy Instagramów mojego i mojego męża, z którym prowadzę ten kanał, a pode mną wyświetlam nazwę, czyli tą samą nazwę, jaką jest nazwa naszego kanału, do portalu na patronite.pl, naszego profilu na portalu patronite.pl, gdzie można wesprzeć nas finansowo, jeśli ktoś z Was ma taką wolę, co zdecydowanie pomaga nam bardzo w działaniu i dzięki tak naprawdę tym wpłatom nasz kanał może funkcjonować na takiej zasadzie, jak funkcjonuje, a chcemy, żeby funkcjonował jeszcze lepiej i chcemy zwiększać, że tak powiem, grono naszych odbiorców i chcemy być bardziej aktywni w internecie, dlatego też każde Wasze wsparcie jest dla nas bardzo cenne, czego nie będę ukrywać. Dzisiaj przychodzę z takim tematem bardziej na czasie, a charakter tego tematu raczej jest dosyć luźny, ponieważ chciałabym to nagrać bardziej w charakterze ciekawostki niż suchego przekazywania jakichś konkretnych informacji i konkretnych wniosków, chociaż pewnie gdzieś coś takiego zostanie w tym filmiku wplecione przeze mnie. Natomiast bardziej chciałabym się z Wami podzielić czymś, co znalazłam jakiś czas temu. Temat jest na czasie dlatego, że jak wiecie, zapewne wiecie, albo może nie wiecie, mówiliśmy o tym też w jednym z naszych ostatnich podsumowań, że Stolica Apostolska otworzyła proces beatyfikacyjny niejakiej Carmen Hernandez, która jest założycielką, współzałożycielką w zasadzie, drogi neokatechumenalnej, czyli ruchu, pewnego ruchu wewnątrzkościelnego o charakterze tak naprawdę sekciarskim, do którego należy wielu wiernych katolików, którzy chcą jakby od swojego życia duchowego, ze swojego życia duchowego wycisnąć coś więcej, którzy chcą jakby być bardziej autentyczni w tym swoim chrześcijańskim życiu, w tym swoim dawaniu katolickiego świadectwa, którzy chcą bardziej zbliżyć się do Boga. I takie osoby po prostu bardzo często lądują w neokatechumenacie, ponieważ neokatechumenat, przynajmniej teoretycznie, oferuje taki rodzaj wtajemniczenia chrześcijańskiego, głębszego wtajemniczenia chrześcijańskiego. Opiera się w zasadzie neokatechumenat na takim właśnie stopniowym wtajemniczaniu członków w tajemnice, w misterium chrześcijaństwa. Oczywiście na swoich zasadach, stworzonych przez siebie zasadach, ale o tym za chwilę. Więc dlatego to jest teoretyczne, a nie praktyczne, ponieważ tylko to oferuje, a w praktyce oferuje zwiedzenie. Dlatego też mówię, że jest to temat na czasie. Otóż w zbiorze moich książek, które zostały mi tak naprawdę po moim świętej pamięci ojcu i po moim świętej pamięci dziadku, którzy interesowali się już takimi sprawami, powiedzmy wewnątrz kościelnymi i którzy zawsze byli ukierunkowani bardziej na tradycję kościoła, to też został mi po nich zbiór takich różnych ciekawych książek. I jedną z nich jest książka Neokatechumenat księdza Michała Poradowskiego. Ksiądz Michał Poradowski to jest ksiądz, który urodził się w 1913 roku. Ta książeczka była wydana w 1995. Ten ksiądz urodził się w 1913 roku, otrzymał święcenia kapłańskie w 1936, więc jeszcze były to bardzo dobre czasy. Widzę, że studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, a także na Uniwersytecie w Paryżu i ma doktoraty z teologii prawa i socjologii. Wykładał, widzę, też w Chile jako profesor na uniwersytetach katolickich, zatem na pewno był jeszcze
bliżej z tymi problemami związanymi z ruchem neokatechumenatu. Natomiast chciałabym, bo trzeba pamiętać, że neokatechumenat narodził się w Hiszpanii, więc kraju bliższym kulturowo Chile, także podejrzewam, że w tamtych miejscach takich jak Chile to właśnie ta ideologia neokatechumenalna i te ideały posoborowe były chętniej wdrażane niż w tym naszym bardziej tradycyjnym kościele w Polsce. No oczywiście teraz sytuacja już się trochę zmieniła, bo mamy rok 2022, więc także i do nas przyszły te wszystkie nowinki już bardzo mocno, bardzo wyraźny sposób dają o sobie znać i bardzo wyraźny sposób zaznaczają swoje miejsce, można by tak powiedzieć, w polskim kościele. A w tym filmie chciałabym się z Wami podzielić pewną informacją, którą znalazłam w tej broszurce, na temat właśnie drogi neokatechumenalnej. Autor już na początku wychodzi od tego, że jakby nie kryje się w ogóle z tym, że neokatechumenat jest w praktyce sektą. Pisze o tym, że już w czasach apostolskich pojawiały się rozmaite sekty, które zagrażały czystości wiary i nauce Kościoła. I przywołuję tutaj reakcję świętego Pawła, który napisał, że nie może się nadziwić, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Jest to reakcja, jak widać, bardzo aktualna również na te czasy, gdzie sekty rozmaite działają bardzo aktywnie i ludzie bardzo chętnie do tych sekt się udają. Nie mówię tutaj tylko o neokatechumenacie, mówię tutaj o wszelkiego rodzaju współczesnym pogaństwie, które objawia się również jakąś wiarą w astrologię i rozmaitą nadprzyrodzoność w żaden sposób niczym nieudowodnioną, która nie ma w ogóle nic wspólnego z historycznością jakiejkolwiek doktryny czy czegokolwiek, to tylko bazuje na jakichś mitach tak naprawdę. A co jest dziwne, to to, że współcześnie często postrzega się wiarę w jakąś astrologię czy jakieś horoskopy jako coś w sumie normalnego, coś co można wierzyć, a wiarę w doktrynę Kościoła często się atakuje jako coś zabobonnego, tak? Gdzie tutaj wiara Kościoła jakby jest poświadczona długoletnią historią, wieloma cudami, wieloma dowodami też czysto naukowymi, ale to jednak tę wiarę właśnie tak naprawdę jedyną, do której nas rozum prowadzi, się atakuje, a mity i taką czystą zabobonność uważa się za coś normalnego. Ale nie o tym dzisiaj. Tutaj autor pisze, że najwięcej sekt pojawiało się oczywiście za czasów Lutra i za czasów protestantyzmu, ale że prawdziwą plagą stały się one także po II Soborze Watykańskim. I problem jest ten, że gdy wcześniej istniały sekty, to były oczywiście natychmiast i bardzo radykalnie zwalczane przez autorytety kościelne, a po II Soborze w imię fałszywego ekumenizmu zostały one przestały one być zwalczane i zaczęły być traktowane jako przynajmniej coś, czym można się zająć, z czym można współpracować, z czym można prowadzić ten słynny dialog. A takim już najbardziej obfitym owocem tych ideałów soborowych, ideałów ekumenicznych jest to, że niektóre sekty powstały w kościele, tak, wewnątrz kościoła i zupełnie nie doczekały się żadnego zwalczenia. Jedną z takich sekt jest właśnie ruch neokatechumenalny. Autor pisze tutaj też, w jaki sposób się ten ruch neokatechumenalny narodził i że jego początki polegały na tym, że był to ruch charytatywny tak naprawdę, gdzie Kiko Arguello i wspomniana przeze mnie na początku Carmen Hernandez zajmowali się głównie działalnością charytatywną na przedmieściach Madrytu. Z biegiem czasu jednak ten ruch charytatywny zaczął się przekształcać w ruch religijny, co jednak nie zostało spostrzeżone przez autorytety kościelne. Ze względu na ten swój charakter charytatywny, który gdzieś tam jeszcze był jakby utrzymany, ruch ten spotkał się z aprobatą Kościoła. Czyli, że Kościół po prostu nie widział zagrożeń, jakie rodzą się w tej kiełkującej religijności tego ruchu, tylko aprobował tutaj bardziej jego charytatywność, a nie konkretnie religijność, tak, jaka w tym ruchu się znajdowała. Autor pisze tutaj jednak, co jest właśnie głównym tematem tego filmu, główną tą właśnie ciekawostką, o której chciałabym Wam powiedzieć, jest to, że autor pisze, że w międzyczasie w ruchu zaczęły pojawiać się duże zmiany. W miarę jak przybywali zwolennicy i opiekunowie, tak iż z ruchu
charytatywnego stał się rodzajem sekty religijnej wewnątrz kościoła, o czym różni jego opiekunowie, głównie biskupi, niewiele wiedzieli, jako iż przez kierowników tego ruchu wypracowane instrukcje religijne nie zostały aż do dzisiaj opublikowane i są znane tylko wtajemniczonym, gdyż dostępne wyłącznie kierownikom owego ruchu, będąc wydane jako maszynopis do użytku prywatnego liczący 373 stronice. Jest to tak zwana katecheza, której analiza wykazuje, że nie ma ów ruch neokatechumenalny nic wspólnego z nauką oficjalną Kościoła. Co więcej, nauka owej katechezy z punktu widzenia nauki tradycyjnej Kościoła jest zbiorem najrozmaitszych herezji, głównie protestanckich. Czyli jak widzimy, jak twierdzi autor, w międzyczasie pojawił się jakiś maszynopis, który miał prawie 400 stron, nosił tytuł katecheza i służył kierownikom ruchu do jakby rozumienia ideałów tego ruchu i do prawdopodobnie do katechizacji po prostu innych osób, tak? Autor przypuszcza tutaj, że na temat tej katechezy nie wiedzieli tak naprawdę żadni papieże. Ani nawet papież Jan Paweł II nie został, już kiedy ruch ten był mocno rozwinięty, nawet Jan Paweł II nie wiedział na temat tej katechezy. Autor wspomina tutaj pewnego włoskiego księdza, który nazywa się Enrico Zoffoli, który napisał na temat ruchu neokatechumenalnego kilka książek, w tym jedną analizę porównawczą pod tytułem Magistero del Papa e Catechesi di Chico, wykazując sprzeczność między nauką papieża i katechezą Chico. Chico, bo nie wiem, czy wspomniałam, był drugim współzałożycielem drogi neokatechumenalnej wraz właśnie z Carmen Hernandez. I w oparciu o tę książkę wymienia pewne twierdzenia, jakie są zawarte w tej katechezie, które są stwierdzeniami czysto heretyckimi. I ja je Wam przytoczę. Człowiek nie może nie grzeszyć. Nawrócenie polega jedynie na uznaniu swej nędzy moralnej. Grzech nie obraża Pana Boga, bo jest czymś normalnym w życiu człowieka. Chrystus Pan dokonał odkupienia wszystkich ludzi nie przez swą mękę i śmierć na krzyżu, lecz przez swe zmartwychwstanie. Kościół nie został założony przez Chrystusa Pana, lecz przez pierwotną wspólnotę wiernych, jak wszystkie religie. Stąd też są one sobie równe i każdy może się zbawić, niezależnie od wiary, którą wyznaje. Kapłaństwo nie ma nic wspólnego ze święceniami, gdyż każdy chrześcijanin jest kapłanem przez chrzest, a więc także i kobiety są kapłankami. Msza święta, zwana przez ową katechezę Eucharystią, nie jest ofiarą, stąd też nie jest potrzebny ołtarz, bo wystarcza stół. Eucharystia jest tylko ucztą, biesiadą, a nie ofiarą. Konsekracja chleba i wina jest tylko symbolem zmartwychwstania Chrystusa. Msza święta nie jest celebrowana przez kapłana, lecz przez zgromadzenie. Nie istnieje obecność rzeczywista Chrystusa Pana w Eucharystii, stąd też nie usprawiedliwiają się akty adoracji, przyklękania i tym podobne. Sakrament pokuty utożsamia się z sakramentem chrztu i spowiedź powinna być publiczną wobec zgromadzenia, a nie wobec kapłana. Wszyscy ludzie są grzeszni, więc nie może istnieć stan łaski. Chrystus Pan nie może być naśladowany. Chrystus Pan wymaga, aby każdy chrześcijanin nienawidził swych rodziców, braci i krewnych. Aby być chrześcijaninem, najpierw trzeba wyzbyć się wszelkich dóbr na korzyść wspólnoty neokatechumenalnej. Dobra wspólne mogą być używane i nadużywane. Nie usprawiedliwia się żadna asceza, ani też powściągliwość. Wszyscy będą zbawieni dzięki miłosierdziu Boga. Nie istnieje piekło ani czyściec, więc modlitwy za zmarłych są niepotrzebne. Historia Kościoła kończy się edyktem cesarza Konstantyna i zaczyna się na nowo dopiero dzięki drugiemu soborowi watykańskiemu. Biblia interpretuje się sama, a nie przez Kościół. Zgodnie z analizą księdza Zoffoli, który zajmował się tym tematem, takie twierdzenia są zawarte w podręczniku ideowym drogi neokatechumenalnej. Nie muszę chyba tutaj w ogóle tego komentować tak naprawdę, że są to twierdzenia radykalnie sprzeczne z nauką Kościoła, bo podejrzewam, że wszyscy nasi widzowie doskonale to wiedzą. Myślę nawet, że tak naprawdę to i każdy przeciętny katolik, który nawet nie chodzi na mszę trydencką, ale na nową mszę, przynajmniej katolik w Polsce, jako tako jeszcze mający udział w, powiedzmy, podstawowej katechizacji, będzie wiedział, że no, nie jest to w ogóle nauka katolicka. Natomiast faktycznie na temat neokatechumenatu to, co ja wiem, no, doskonale współgra z tymi tezami, więc jestem w stanie w pełni w to uwierzyć. Tak? Weźmy sobie choćby ten przykład, że w neokatechumenacie nie wierzy się w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Eucharystii i tym tytułem nie usprawiedliwione są żadne akty adoracji ani przyklękania. Tak? Wiadomo, że jest zwyczajową praktyką w neokatechumenacie, że komunię świętą przyjmuje się w postawie siedzącej. I też cała jakby idea duchowa
żeby tak rzec, jest faktycznie skupiona wokół takich twierdzeń, które swobodnie mogłyby współgrać, współistnieć z tymi heretyckimi twierdzeniami, które są tutaj wypisane, więc no, ja jestem w stanie w pełni uwierzyć w to, co jest napisane w tej broszurce. Dlatego, że praktyka, jaką znamy z neokatechumenatu, praktyka, o której wiemy, co się dzieje w neokatechumenacie, ideały, które są jakby nadrzędne w neokatechumenacie, które się promuje w neokatechumenacie i którymi się żyje w neokatechumenacie, swobodnie mogłyby współistnieć z tymi twierdzeniami, które są tutaj podane. Te wszystkie twierdzenia na temat grzechu, że można grzeszyć, to, że nawrócenie polega na osobistym uznaniu nędzy moralnej, tak jakby no, nie stanowiło to faktycznie początku nawrócenia, jakby Chrystus nie wzywał do tego, żeby za nim podążyć, że słynny fragment z Biblii przeciwko protestantom, że wiara bez uczynków jest martwa, którego nawet niektórzy teologowie protestanccy się bali i chcieli wyrzucić to stwierdzenie z Pisma Świętego, uważając je za niezgodne ze swoją protestancką ideologią, to no, wiemy, że chrześcijanin, jeśli chce być chrześcijaninem, to musi nie tylko uznać swoją nędzę moralną, ale także dążyć do tego, żeby naśladować Chrystusa, żeby nie grzeszyć, żeby współpracować z łaską Bożą, żeby pełnić uczynki miłosierdzia, żeby być człowiekiem cnotliwym, żeby nie przywiązywać się do dóbr ziemskich, żeby praktykować ascezę. To wszystko, co tutaj jest wymienione, to jest w znacznej mierze doktryna po prostu protestancka, która jest radykalnie sprzeczna z nauką Chrystusa, która prowadzi tak naprawdę do wiary bez żadnego wyrzeczenia, która nie ma wobec człowieka żadnych wymagań. Bo w protestantyzmie doktryna wygląda w taki sposób, że właśnie grzech jest czymś normalnym, że nie ma problemu z tym, że grzeszymy, że wystarczy chcieć dobrze, że wystarczy przyjąć wiarę i jesteśmy zbawieni, tak? To jest doktryna stworzona na podstawie problemów wewnętrznych Lutra, bo on nie był w stanie przyjąć tego, że jako człowiek jest mu ciężko pełnić dobre uczynki, że jako człowiek ciągle upada w grzechy, co jest normalne, bo człowiek jest słaby i jest przywiązany do dóbr ziemskich, ma słabą wolę, ale ratunek człowieka jest właśnie w tym, że zawsze po każdym upadku może się zwrócić do miłosierdzia Bożego, prosić o przebaczenie grzechów i starać się o poprawę. Luter nie był w stanie tego przyjąć, dlatego właśnie stworzył sobie ideologię, która polega na tym, że wystarczy po prostu uwierzyć i całkowicie powierzyć się Bogu i dzięki temu jest się już zbawionym, co jest oczywiście nieprawdą. Także ta ideologia miała po prostu przykryć jego problemy, z którymi on sobie w swoim życiu nie był w stanie po prostu poradzić, tak jak faktycznie nauczał tego Chrystus. I tę fałszywą naukę Lutra ideologowie neokatechumenatu po prostu przełożyli i nieco, podejrzewam, podkoloryzowali, żeby była bardziej zgodna, bardziej łatwiejsza do przyjęcia w realiach Kościoła katolickiego. To, co Wam tutaj powiedziałam, to jest oczywiście tylko jakiś element wiedzy na temat neokatechumenatu i absolutnie nie jest to jedyny, jeśli można tak powiedzieć, powód, dla którego powinniśmy odrzucać neokatechumenat, czyli to, że prawdopodobnie istnieje jakaś katecheza, w której są stwierdzenia heretyckie, według których prawdopodobnie formują się członkowie neokatechumenatu. Natomiast same zewnętrzne znaki dają nam do zrozumienia, że neokatechumenat jest czymś złym. Więc to jest tylko w charakterze ciekawostki i takiego dodatku do całego wizerunku neokatechumenatu, który no, każdy katolik powinien widzieć, postrzegać jako niezgodny z nauką Kościoła, jako niezgodny z doktryną katolicką, jako szkodliwy dla życia duchowego wiernych. Nie ukrywam, że chciałabym się dowiedzieć więcej na temat tej katechezy, ale nie widziałam za dużo w internecie informacji na ten temat, więc zwracam się do Was. Może ktoś z Was wie coś więcej na temat tej katechezy? Może wiecie, może znacie tytuły jakichś książek, które poruszają ten temat jeszcze dogłębniej, a może nawet wiecie coś więcej na temat tej katechezy, może macie do niej dostęp, do całości treści tej katechezy, tego maszynopisu. Jeśli tak, to możecie mi podesłać i będę Wam bardzo wdzięczna, bo sama chciałabym się z nią, nie ukrywam, zapoznać. Chętnie bym sobie tę katechezę przeczytała. Jeśli dowiem się czegoś więcej na temat tego materiału, to oczywiście z miłą chęcią Was o tym poinformuję. Natomiast, tak jak mówię, jeśli macie jakieś
materiały, jakieś tytuły, które traktują o katechezie, to będę Wam bardzo wdzięczna, jeśli mi je podrzucicie. To by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.